Rzuć kładę, kiedy płacą. Ale zdaję sobie sprawę, że bez takiego systemu z elementami przymuszenia niestety nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Mogą, oszczędzają, inwestują. Proszę zauważyć, jakim potężnym sektorem jest w Polsce sektor edukacji prywatnej, gdzie obywatele inwestują w edukację swoich dzieci bez żadnego nakazu, bez rozporządzenia polskiego rządu inwestują w edukację. No trochę mówi pan wbrew badaniom, które pokazują, że jednak znakomita większość Polaków, tam prawie 80% posiada oszczędności rzędu jednej swojej pensji, jednego swojego wynagrodzenia. Bo po pierwsze nie mają z czego oszczędzać, a po drugie jednak zauważmy, że ci biedni ludzie jednak poza statystykami urzędów skarbowych jednak mają w Polsce jest bardzo duża szara strefa, gdzie jednak te pieniądze są nierejestrowane i one idą głównie na edukację dzieci, bo nikt tak bardzo nie dba o edukację dzieci, jak Polska tak zwana prowincjonalna. To no, ale to należy ona chwalić, finansuje komercyjną edukację w Polsce. To należy chyba pochwalić ze wszechmiar, no, ale skoro tak... o inwestycjach polskiego społeczeństwa. Ale skoro tak mało oszczędzamy, no to właśnie może metodą tych małych kroków, o których pan tutaj powiedział, jakby troszkę prześmiewczo tym SKO, no obojętnie jak to nazwiemy, w każdym razie może metodą tych małych kroków się coś zaoszczędzi. Natomiast ja, tak, ja w tej chwili nie potrafię pani tego powiedzieć, ale dziękuję za to, że ta audycja też panią w ubiegłym tygodniu to czegoś poruszyła. Dziękujemy pani Elżbieto. Bardzo dziękujemy za to, za ten telefon. Pani Małgosiu, każda właściwie wypowiedź naszych gości audycji jest niesamowita. Wszystkie te sprawy, które pani tutaj tylko takim ziarenkiem poprószyła, zostały pokazane i widzieliśmy obrazy tych domów, tak? Każdy z nas, mógł sobie wyobrazić to mieszkanie i ten dom, ta rodzina. Rodzina pani Anieli, pani Sabiny, pana Adama. Coś pięknego to jest. Tak, i ojciec takimi. Powiedziałabym właśnie pani Kamo, a to Polska właśnie. I to jest piękne, bo ludzie mają poukładane. Wiedzą naprawdę, gdzie, jak zacząć tydzień. Bo przecież pamiętajmy, od niedzielę jest pierwszy dzień tygodnia. To jest też błogosławieństwo i odpoczynku, ale też duchowego relaksu, relacji z Bogiem. Jeszcze na sekundę. Jeśli można, wróciłabym do telefonu naszej pani Anieli, która mówiła o nieszporach po południu. W niedzielę możemy popracować nad edukacją duchową, religijną naszych dzieci. Msza święta jest najważniejszym momentem dnia, czy niedzielnego, czy każdego innego, ale być może dodatkowy czas na przykład na modlitwę rodzinną i wspólną, na którą nie ma czasu, bo to dziecko jeszcze odrabia lekcje, ta nastolatka jeszcze nie wróciła, mąż, nie wiem, po trzecim etacie zmęczony i nie udaje się modlitwa rodzinna. Albo w drodze, nie udaje się modlitwa rodzinna w tygodniu. Taki może mały zwyczaj, że w niedzielę, a może byśmy tak razem wspólnie, tyle spraw się nazbierało, naszych prywatnych, jakichś szerzej społecznych, chcemy też edukować moralnie, religijnie, wychowanie Bóg, honor, ojczyzna. Może jakieś sprawy ojczyzny trzeba polecić na modlitwie, jakichś osób, na których nam zależy. Może zebrać ten dzień, jakąś małą edukację, jakieś książki religijne, poczytać sobie głośno, wspólnie, dla frajdy. Pamiętam państwo, że pani Małgosia Nawrocka jest pisarką. Jeżeli państwo poszukacie, to na pewno znajdziecie książki pani Małgosi Nawrockiej. Ja, pani Małgosiu, dobiega czas naszej audycji. Bardzo dziękuję pani Anieli, pani Sabinie, panu Adamowi i wszystkim tym osobom, które słuchały dzisiaj naszej audycji i będą jeszcze słuchały tej audycji. Myślę, że z panią Małgosią niejednokrotnie jeszcze spotkamy się. Dzisiaj, przypominam, niedziela, co zrobić z wolnym czasem. Przygotowanie do wakacji. A państwo wiedzą, co słyszę, co zrobić z wolnym czasem. Byłyśmy tylko w roli przewodników zbierających te pomysły. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica.
wczorajszych porad pedagoga i psychologa. Znów pojawia się kwestia bezpieczeństwa i współpracy wojskowej, ale także gospodarczej. Możliwości zwiększenia obrotu handlowego między Polską i USA, w tym także w dziedzinie energetyki oraz kwestie wszystkie te, które łączą politycznie Polskę i USA dzisiaj, także jako... Słuchają Państwo Radia Maryja, przed nami powtórzenie wczorajszych aktualności dnia. Stany Zjednoczone, dzień późno, sierpnia, wtorek. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Zapraszam na aktualności dnia. Przed nami, drodzy Państwo, pierwszy temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana profesora doktora habilitowanego Jana Szyszko, byłego ministra środowiska. Witam, panie ministrze, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy. Panie ministrze, podjęliśmy ważny temat dotyczący 51. międzynarodowego spotkania naukowców w Erice. W ostatnią sobotę mieliśmy pewne problemy techniczne, aby naszą rozmowę dokończyć, więc wracamy do tego spotkania, które odbyło się w Sycylii. Wyjątkowe spotkanie wśród uczestników także wielu noblistów z całego świata. No i temat bardzo ważny dotyczący naszego kraju to przecież zbliżający się szczyt klimatyczny w Katowicach i temat klimatu, który zostanie podjęty. Halo? Tak, bardzo proszę, panie ministrze, słyszymy się. Dziękuję ślicznie. Tak, rzeczywiście sprawa jest niezwykle istotna w perspektywie tego, co odbędzie się w Polsce w grudniu tego roku, a mianowicie będzie 24. konferencja stron konwencji klimatycznej, która ma wytyczyć kierunki działania po to, żeby no, załatwić najważniejsze problemy świata związane z układem środowiskowym. I ta 51. sesja naukowców świata poświęcona była głównym problemom świata, które w tej chwili są, a takie spotkanie odbywa się co roku, gdzie odbywa się swego rodzaju podsumowanie, jak również przegląd tego, co nauka osiągnęła w zakresie głównych problemów świata, jak później jeszcze jest trzeci dzień, znaczy trzecia zakończenie, jest przegląd stypendialny, bo Naukowa Federacja Naukowców, Światowa Federacja Naukowców funduje stypendia krajowe w zakresie właśnie tych głównych problemów. Ten posiedzenie, 51. sesja naukowców w Erice poświęcona była szczególnie w tym roku sprawom związanym z klimatem, z wodą, kryzys wody na świecie, ze sprawami energii, bezpieczeństwa energetycznego. Poświęcona była terroryzmowi, zdrowiu, jak również zagrożeniom kosmicznym. Chcę powiedzieć, że szczególną uwagę zwrócono i bardzo dużą uwagę zwrócono na sprawy związane z klimatem. Tu cały szereg naukowców wypowiadało się w ten sposób, że sprawy związane z klimatem, tym zajmuje się świat od 1992 roku, a więc no, mnóstwo lat. Pochłonęły te sprawy mnóstwo pieniędzy, a efekty są w gruncie rzeczy mizerne. Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się tak ostrej krytyki ze strony naukowców z punktu widzenia właśnie no, wykonawstwa pewnej koncepcji, która według nich jest jedynie koncepcją do tej pory, dlatego że są pewne rozbieżności co do tego, czy rzeczywiście ten dwutlenek węgla emitowany przez człowieka ma rzeczywiście istotny wpływ
na to, co się dzieje na świecie, czyli na telewizję, na wzrost temperatury, czy też nie, ale pomijmy te sprawy, ale zajmijmy się tymi sprawami rzeczywiście konkretnymi. I tu właśnie w tym zakresie powiedziano, że wydano mnóstwo pieniędzy w ciągu ostatnich dziesięcioleci, natomiast prawdę powiedziawszy, te efekty są niewidoczne, zupełnie niewidoczne. I w tym kontekście chcę powiedzieć, że szczególną uwagę zwrócono na polską strategię, naukową polską strategię klimatyczną, gdzie Polska od wielu lat pokazuje, że o ile rzeczywiście dwutlenek węgla jest tak ważny z punktu widzenia tego, co dzieje się na świecie, to należy dokonać zmniejszenia koncentracji tego dwutlenku węgla jak najtaniej, jak najszybciej, jak najbardziej efektywniej, po to, żeby no, te wielkie problemy świata zostały w jakiś sposób łagodzone. I tu ogromną rolę odgrywają polskie lasy. Ja miałem referat na temat porozumienia paryskiego jako klucza do rozwoju, zrównoważonego rozwoju świata, ale w takim kontekście, czy to jest utopia, czy też szansa, z punktu widzenia właśnie możliwości działania. I chcę powiedzieć, że to wystąpienie moje, gdzie zostałem oczywiście zaproszony do Erice, spotkało się z ogromnym takim uznaniem i stwierdzono, że to jest jedyna strategia, jaka jest na świecie, która rzeczywiście zmierza ku temu, aby w jakiś sposób widoczny móc oddziaływać na to, co się dzieje. Polskie lasy państwowe zostały pokazane i są pokazywane jako wzór dla całego świata, gdyż od wielu, wielu lat prowadzona gospodarka leśna jest typowym przykładem koncepcji zrównoważonego rozwoju, a więc użytkowania zasobów przyrodniczych dla dobra człowieka, a równocześnie te zasoby przyrodnicze ulegają nie deprecjacji, nie zniszczeniu, a wręcz odwrotnie, ulegają coraz większemu, ja bym powiedział, pomnażaniu, czyli ich zasobność jak gdyby wzrasta. Więc uznanie dla Polski jest wielkie. Wielkim uznaniem dla Polski jest to, że Polska rzeczywiście rozpoczęła naukową działalność w kierunku wykorzystania lasów do zmniejszenia koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. Podkreślono to, że została mniej więcej 30 lat temu stworzona teoria. Na podstawie tej teorii założono obiekt doświadczalny. Ten obiekt doświadczalny znajduje się na terenie Tuczna. Od prawie 30 lat prowadzone są tam badania na powierzchni ponad 1000 hektarów, na ponad 200 powierzchniach badawczych i wykazano, że teoria sprawdza się, nie została sprawdzona w nauce. A więc stworzono teorię, założono eksperyment. Eksperymenty potwierdziły to, że rzeczywiście za pomocą lasów można bardzo mocno oddziaływać na regenerację gleb, na regenerację lasów, na ochronę i kształtowanie bioróżnorodności, na wzrost produkcyjności lasu, na wzrost produkcji drewna. To drewno i te lasy mogą służyć człowiekowi i równocześnie mogą służyć przyrodzie, czyli chronić te zasoby przyrodnicze. I równocześnie to podkreślono. Nie koniec na tym, że udowodniono to naukowo, ale również w 2017 roku Polska wprowadziła w życie polskie fermy węglowe, czyli implementowała doświadczenia w układzie już gospodarczym. Na terenie Polski, dzięki polskim lasom państwowym, dzięki ówczesnemu dyrektorowi lasów państwowych, panu dyrektorowi Tomaszewskiemu, ale to jest kontynuowane nadal, założono w 22 nadleśnictwach eksperymentalne powierzchnie, na których się już konkretnie działa po to, żeby zwiększyć pochłanianie dwutlenku węgla, po to właśnie, aby za pomocą działalności gospodarczej wzmocnić pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfery i równocześnie, aby ten dwutlenek węgla regenerował gleby, chronił bioróżnorodność, powodował wzrost biomasy produkowanego drewna i aby to drewno również służyło człowiekowi. A więc wzór dla całego świata. I to podkreślono bardzo mocno. Jedynie Polska, jak stwierdzono w gronie tych wielkich naukowców, realizuje koncepcję związaną z polityką klimatyczną świata,
gdzie są wymierne efekty tego. Inne efekty są niewidoczne, mimo że pochłonęły ogromną, ogromną ilość pieniędzy. A więc wielki jest sukces polskich lasów państwowych. Dostrzeżone są te lasy państwowe na polskie leśnictwo wśród naukowców na świecie jako ten obiekt, który stosuje naukę, wykorzystuje naukę do tego, żeby działać racjonalnie w układach gospodarczych. Jest to ocenione jako taki projekt w ramach najlepszej działalności w gruncie naukowej na świecie w zakresie ekologii. Także proszę ojca, jest to wielkie, wielkie dla nas wyróżnienie i chcę powiedzieć, że właśnie naukowcy z całego świata chcą przyjechać do Polski, chcą poznać nasze eksperymenty, chcą poznać polskie lasy państwowe, gdyż polskie lasy państwowe mogą być wzorem dla całego świata. Kiedy mówimy, panie ministrze, o lasach, to przypomnijmy także batalię wymierzoną przeciwko decyzji podjętej przez pana ministra dotyczącego wycinki w Puszczy Białowieskiej, gdzie drzewa są zaatakowane przez kornika. Informacje, które do nas docierają także z Niemiec, panie ministrze, według Ministerstwa Leśnictwa Bawarii około połowa terytorium tego niemieckiego kraju związkowego stanowi obecnie strefę zagrożenia kornikiem i jak zaznacza Ministerstwo Leśnictwa, jedynym środkiem zaradczym jest natychmiastowa wycinka zaatakowanych drzew i wywożenie ich z lasu. Tak, proszę księdza. Ja chciałem tu złożyć w gruncie rzeczy słowa uznania, jak również i gratulacje dla naszego sąsiada z zachodniej strony, dla Niemiec, dlatego, że to są ludzie, którzy działają pragmatycznie, którzy wykorzystują naukę w praktyce i działają, prawdę powiedziawszy, zgodnie z pragmatyką. Ich to bogate państwo nie stać na to, aby doprowadzić do tego, żeby bezsensownie gniło, czyli zanikały drzewostany, żeby niszczone były środowiska, żeby deprecjacji ulegały miliony metrów sześciennych drewna. Oni po prostu mówią, że ich na to nie stać. Tego rodzaju eksperymenty bez określonego celu są zupełnym bezsensem. A więc Niemcy pragmatyczni jako państwo, jako struktury państwa, pragmatyczni również jako mieszkańcy, działają w ten sposób, aby korzystać z tych zasobów przyrodniczych i aby ich nie niszczyć, aby służyły człowiekowi, służyły przyrodzie. Natomiast to, co się stało w Polsce, to muszę powiedzieć, że trzeba być niezwykle bogatym państwem, żeby doprowadzić do tego, co stało się na terenie Puszczy Białowieskiej. Przecież tu w gruncie rzeczy łamiąc prawo, nie przestrzegając prawa unijnego, gdy zgodnie z prawem unijnym cała Puszcza Białowieska, trzy nadleśnictwa gospodarcze, podkreślam nadleśnictwa gospodarcze, podobne nadleśnictwa jak na terenie Bawarii, jak również wątły ten kawałek Białowieskiego Parku Narodowego został włączony do sieci Natura 2000 w roku 2008 po to, żeby chronić to, co było w roku 2008. To jest tak zwany stan posiadania, który zapewnia jak gdyby integralność obszaru Natura 2000 w skali europejskiej. I co się stało? Zupełnie bez powodu, łamiąc prawo, na skutek, ja bym powiedział, jakiejś woli pewnej grupy osób, zresztą być może o tym za chwileczkę jeszcze uda mi się powiedzieć, o ile starczy czasu, że zmieniono sposób gospodarowania tym obszarem Natura 2000 i doprowadzono do tego, że gnije, wywołano gradację kornika drukarza i innych korników i w tej chwili gnije ponad 6 milionów metrów sześciennych drewna. Zniknęło ponad 3000 hektarów siedlisk chronionych prawem z punktu widzenia Natury 2000. Równocześnie miejscowa ludność nie ma tym palić w piecach. Oczywiście nie ma miejsca pracy, gdyż to drewno gnije, a nie tworzy miejsca pracy na terenie Puszczy Białowieskiej. A więc to skandal w skali światowej. Sam wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jest taki enigmatyczny, zresztą w końcu ten Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, trzeba przyznać, że my nie mamy takiej dobrej opinii generalnie w tej chwili w tych władzach politycznych Komisji Europejskiej, więc oni stwierdzili, że ale ci Polacy jak zaczęli tam w 2017 w końcu naprawiać, to zostało określone tu u nas wycinka i rzeź drzew, czyli usuwać te drzewa zarażone, to mogły i spowodować to, że będzie miało to negatywny wpływ na to, co było w roku 2008 na terenie Puszczy Białowieskiej, czyli na ten stan, który w gruncie rzeczy zginął, o którym
Komisja była informowana, ale nie poinformowała Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o tym. A więc mówię, no sam Trybunał Sprawiedliwości miał ogromny kłopot, no i wydał taki wyrok, który no jest żadnym wyrokiem, który mówi, no przestańcie straszyć owady i przestańcie straszyć ptaki, ale no trzeba zachować integralność obszaru z roku 2008, czyli trzeba odtworzyć i robić to, aby zachować, czyli powrócić do stanu z roku 2008. A więc powracając tutaj do sprawy Niemiec, no pragmatyczni, stosujący prawo, znający naukę, znający możliwości działania w stosunku do wywołanej gradacji albo do powstającej gradacji. A więc moje serdeczne gratulacje i w gruncie rzeczy bardzo mi się dobrze rozmawia z Niemcami. Oni są ludźmi, którzy rozumieją zasoby przyrodnicze, a szczególnie ten układ leśny. Proszę zwrócić uwagę, jaki jest potworny atak na polskie leśnictwo. Jesteśmy wzorem dla całego świata, ojcze. Szanowni radiosłuchacze, podziwiani przez cały świat. No, mój kontakt wśród no, elit naukowych na całym świecie, którzy dostrzegają polskie sukcesy. Jesteśmy tutaj w kontakcie z naukowcami od Stanów Zjednoczonych, kończąc przez całą Eurazję, kończąc na Japonii. Prawda? Jesteśmy podziwiani, a tu w Polsce jesteśmy atakowani. Gdzie się mówi, że te lasy państwowe, to z tych leśników jest za dużo w tych lasach państwowych. Oni za dużo zarabiają. W tej chwili jest jakaś no, ogromna no, histeria powstała, ile leśnicy zarabiają. Pokazano kadrę kierowniczą, która ma która zarabia około 7 tysięcy złotych średnio brutto. Kadra kierownicza, która zarządza 1/3 Polski, który jest około 25 tysięcy. Taki leśniczy, proszę ojca, zarządza 1500 hektarów. Jest odpowiedzialny za około 60 za majątek wartości 60 milionów złotych. I on dostaje 4,5 tysiąca złotych brutto. I to się mówi, ależ oni dostają kolosalne pieniądze. No proszę ojca, więc poniżanie tych leśników, mówienie, że za dużo zarabiają, że ich jest za dużo w lasach, no przecież jakaś histeria. O co tu chodzi? Tu chodzi o to, żeby dobrać się do tych polskich lasów państwowych, żeby te lasy państwowe, które stanowią jednak 1/3 prawie powierzchni Polski, poddać reorganizacji. Żeby poddać reorganizacji, żeby zniszczyć ten polski model leśnictwa, powiązane notabene, przepraszam bardzo mocno, również z polskim modelem łowiectwa, po to, żeby się w jakiś sposób uwłaszczyć na tych lasach. I temu służy ten wielki krzyk, który się w tej chwili toczy w Europie. I muszę powiedzieć, że no, z rządzeniem Pana Boga, przepraszam bardzo, no nie można się cieszyć z czegoś nieszczęścia, ale zaczyna powstawać gradacja na terenie lasów bawarskich i na terenie lasów bawarskich. Leśnicy stosują to, co powinni zastosować. A mianowicie usunąć drzewa chore po to, żeby nie zarażały następnych, po to, żeby ochronić drzewostany, żeby te drzewostany dalej trwały i chroniły te gatunki, które występują w tych drzewostanach, żeby chroniły te siedliska. A więc proszę ojca, no, ta normalność musi wrócić. Nie wiem dlaczego, tu w Polsce. My również poprzez te środki polskojęzyczne no, szkalujemy Polskę, szkalujemy polskie osiągnięcia, szkalujemy polskie lasy. Skalujemy to, co jest naszą wielką wartością i co powinno być chlubą dla Polski w układzie światowym, szczególnie przed 24. konferencją stron konwencji klimatycznej, gdzie przypominam, w Paryżu dzięki aktywności Polski, to porozumienie paryskie mówi, dokonać zmniejszenia koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej, jak najbardziej efektywniej, po to, żeby odtwarzać, żeby wychwytywać ten dwutlenek węgla. Z jednej strony oczywiście redukować na bazie innowacyjności, lepiej spalać, to jest jasne, żeby było lepsze powietrze, ale żeby odtwarzać zespoły przyrodnicze, odtwarzać gleby. Te gleby, żeby pochłaniały dwutlenek węgla po to, żeby te związki próchnicze dawały lepszą produkcję, żeby miały lepszy wpływ na jakość wody, na jakość powietrza, żeby chronić bioróżnorodność, żeby odtwarzać lasy, a lasy to pochłanianie. No przecież to jest jasna oczywistość, natomiast to się komuś nie podoba, gdyż najważniejszym celem są sprawy związane nie z nauką, nie z prawdą, tylko pewne hasła, które mają służyć temu, żeby przejąć to, co jest u nas w Polsce najlepsze, żeby to zrujnować, żeby się na tym ewentualnie wziąć i uwłaszczyć.
Proszę Ojca, myślę, że tutaj w szczycie dziękuję Radiu Maryja, Telewizji Trwam, naszemu dziennikowi, dlatego że rzeczywiście w tych środkach społecznego przekazu można powiedzieć prawdę, można powiedzieć prawdę o lasach bawarskich, można pochwalić Niemców za to, co robią, można również zganić to, co się dzieje w Polsce, a tu jest pewna wola polityczna. I tu muszę powiedzieć, powracając do Ericze, poświęcono temu wiele miejsca, a mianowicie zwrócono uwagę, że jednym z większych niebezpieczeństw w tej chwili na świecie jest to, że nauka jest pomijana, że nie liczy się nauka, że liczy się bardziej wola polityczna albo jakieś hasła polityczne, które bardzo drogo kosztują, natomiast no, wiedza gdzieś jest daleko i wręcz nawet była taka dyskusja, czy w ogóle nauka jest potrzebna w trzecim tysiącleciu, czy też no, ignorancja polityków całkowicie wystarczy. Pewne głosowania nad sprawami politycznymi, przecież można przegłosować wszystko, prawda? No i tutaj wielkie zaniepokojenie, jak również wielkie jakby niebezpieczeństwo, że pomija się naukę. Nauka powinna być kluczem, priorytetem, albo tą awangardą idącą przed rozwojem gospodarczym, a gospodarka powinna wykorzystywać naukę. I takie są przesłania również z Elicy. Już ojcze, o ile nie wiem, tak, czy się nie odgadałem, tak. Można, ale skoro jestem przy Elicze, to chcę tu powiedzieć jedną rzecz. A mianowicie Elicze, całe ten centrum, bo to jest takie centrum naukowo-kulturalne Ettore Manyoema. No muszę powiedzieć, że to jest również miejsce kultu Jana Pawła II. W tych wszystkich starych, zabudkowych budynkach, które są własnością tej fundacji. Tam wszędzie jest duch Jana Pawła II, wszędzie są jego zdjęcia, wszędzie są jego sentencje, wypowiedzi pisane, powiedzmy, czy też drukowane, zawieszone na ścianach. A w związku z tym, że był tam 8 maja, o ile mnie pamięć nie myli, 2003 roku, no i stąd jak na zaproszenie szefa Światowej Federacji Naukowej, profesora Antoniego Czukiki, wielokrotnie nominowanego do Nagrody Nobla z zakresu fizyki, jednego z najbliższych doradców Jana Pawła II. Muszę powiedzieć, że duch Jana Pawła II tam jest i to jest tak naprawdę wielkie muzeum naszego papieża, naszego wielkiego papieża, a tam o nim się mówi tylko, że to jest great man, wielki człowiek, wielki papież, wielki Polak i to naprawdę dumą napawa, gdy się jest tam w tych murach. Wszystkich Polaków zapraszam do tego, żeby odwiedzili to miasteczko położone na Sycylii, północnej części Sycylii, 800 metrów nad poziom morza, a do morza w prostej linii jest około kilometra, a więc klimat jest bardzo dobry. No stolica kiedyś wielkiej monarchii, stolica, która odgrywała wielką rolę w Imperium Hiszpańskim. Panie ministrze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja, za komentarz. Bardzo gorąco pozdrawiam. Dziękuję bardzo, do zobaczenia i chcę powiedzieć na koniec, że jest propozycja ze strony naukowców, aby zorganizować jak w najbliższym czasie tu wielkie seminarium na temat osiągnięć polskiego leśnictwa, żeby poinformować o tym cały świat. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Dziękuję, z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, w aktualnościach dnia rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Janem Szyszko, byłym ministrem środowiska. Thank you.
Państwo w Radiu Maryja, trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana ministra Krzysztofa Kozłowskiego, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. Witam i pozdrawiam, panie ministrze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kłaniam się nisko. Panie ministrze, sprawa repatriacji. Od wielu, wielu lat mówiliśmy o ogromnych zaniedbaniach wobec naszych rodakach rozsianych w różnych zakątkach całego świata, którzy chcą powrócić do ojczyzny, dopełnić swojego żywota tutaj w Polsce, bo są Polakami, pomimo tego, że od ojczyzny mieszkają daleko. Była ogromna masa różnego rodzaju zaniedbań w tym temacie. Teraz wiemy, że zostały uproszczone pewne sposoby i możliwości przywracania, no powiedziałbym, no tej godności naszym rodakom, którzy trochę zostali zapomnieni. Tak, zgadza się, ojcze, to słowo, które ojciec wypowiedział, czyli godność, godność naszych rodaków przez wiele lat była bardzo zaniedbywana. Nie przygotowywano odpowiednich aktów prawnych, nie szły za tym również środki finansowe umożliwiające repatriację. W tej chwili nadrabiamy te wieloletnie zaległości i realizujemy to, do czego państwo polskie od samego początku było zobowiązane, czyli do umożliwienia naszym rodakom, wspaniałym Polakom mieszkającym za granicami kraju, powrotu na ojczystą ziemię. To jest tak, że musimy też tę sprawę repatriacji, to zagadnienie repatriacji rozpatrywać w kategoriach zobowiązania moralnego obecnej Polski, suwerennego, niepodległego państwa polskiego, które ma pewien obowiązek wobec tych, którzy na skutek tej zawieruchy wojennej, tego wszystkiego, co było związane z działaniem totalitaryzmu, wymiotło z naszego terytorium, z naszej ziemi pod przymusem, często wywożonych w nieludzkich warunkach. To, co w tej chwili się dzieje, to jest przywrócenie naszym rodakom tej godności, umożliwienie im powrotu do Polski. Została w zeszłym roku przyjęta specjalna ustawa, nowelizacja ustawy o repatriacji, która umożliwia powrót rodakom mieszkającym przede wszystkim na wschodzie do Polski. Ta ustawa przewiduje szereg różnego rodzaju udogodnień i ułatwień. No i w tej chwili staramy się ją realizować. To jest ustawa, która gwarantuje taki bardzo szybki model powrotu do Polski, to znaczy osoba, która na przykład mieszka w Kazachstanie, a chciałaby powrócić, składa w naszym konsulacie stosowny wniosek, otrzymuje wizę i coś, co jest najpiękniejsze, najbardziej wzruszające, z momentem przekroczenia polskiej granicy, dysponując taką wizą repatriacyjną wlepioną przez naszego konsula do paszportu, ta osoba staje się obywatelem Polski bez względu na to, jakie miała obywatelstwo wcześniej, bez względu na to, gdzie mieszkała, wraca do Polski, przekracza granicę na wizie repatriacyjnej i to obywatelstwo polskie, ta więź, ta szczególna, wspaniała więź pomiędzy Rzeczpospolitą a daną osobą się nawiązuje. Jak już przyjedzie do nas, do Polski, to mamy specjalny program, który właśnie dzięki decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości został wdrożony. To jest repatriacja za pośrednictwem ośrodków adaptacyjnych, ośrodków dla repatriantów. To są takie wspaniałe dwa miejsca, które mamy w Pułtusku oraz w Środzie Wielkopolskiej. I tam repatrianci przez pół roku mogą mieszkać, mogą korzystać z lekcji języka polskiego, mogą szlifować, przypominać sobie język polski. Mogą również w tym czasie przypominać sobie o polskiej historii, kulturze, ale również to jest ten czas, kiedy nawiązują kontakty z pracodawcami na terenie Polski i szykują się już do takiej bieżącej aktywności, bieżącego życia w Polsce. I muszę to wyraźnie zaznaczyć, co jest powodem do wielkiej radości, powinno być radością dla nas wszystkich. No w tym roku podwoimy liczbę osób, która przyjedzie do Polski w stosunku do roku zeszłego, a już będzie to nieporównywalnie większa liczba w stosunku do wielu lat ubiegłych, kiedy ta repatriacja była wręcz szczątkowa. Panie ministrze, o jakiej liczbie możemy mówić? Ojcze, w tym roku jestem przekonany i to jest też jakby związane z zapewnieniem odpowiednich środków finansowych, do Polski przyjedzie ponad 600 repatriantów. To jest ta liczba, którą mamy już potwierdzoną. To są osoby, które wystąpiły o wizę repatriacyjną.
szczególny także moment, aby podjąć ten temat, podzielić się także wielką radością ze słuchaczami Radia Maryja. Panie ministrze, 94-letni kombatant wrócił do Polski po 78 latach emigracji. To żołnierz 12 Pułku Ułanów Podolskich, także weteran spod Monte Cassino, pan Józef Kowalczyk, i szczególna uroczystość, która już jutro przed nami. Tak, ojcze, to są bohaterzy naszej wolności. To są osoby, dzięki której możemy mówić o wolnej Polsce. Rzeczywiście po wielu, wielu latach, po wielu dekadach powraca do Polski żołnierz armii Andersa, wspaniały Andersiak, pan Józef Kowalczyk. Jutro będę miał wielki zaszczyt i honor w imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji, w imieniu państwa polskiego, wręczyć mu specjalny dokument, który poświadcza jego polskie obywatelstwo. Ta radość będzie tym większa i te słowa uszanowania, które będę chciał wypowiedzieć jutro wobec pana Józefa Kowalczyka, jest związane z tym, że on nigdy się polskiego obywatelstwa nie wyrzekł. Zawsze był Polakiem, we wszystkich dokumentach podróżując po świecie wskazywał polskie obywatelstwo i dzisiaj powraca. Powraca na terytorium państwa polskiego, powraca do swojej pięknej, wspaniałej, ukochanej Sądecczyzny, gdzie się urodził, gdzie jako małe dziecko się wychowywał. No później ta historia go rzuciła razem z żołnierzami armii Andersa poprzez zgrupowanie na Bliskim Wschodzie i później towarzysząc całej armii Andersa przez ten długi szlak bojowy, jaką przeszła. Ale tak sobie myślę, że to jest niezwykła lekcja, lekcja wspaniałej historii, bo przecież tej historii, o której możemy porozmawiać z taką osobą, to jest lekcja tej wielkiej historii wielkiego polskiego narodu, który przecież uciemiężony potrafił trwać, potrafił walczyć o swoją suwerenność, o swoją niepodległość. I to jest właśnie historia tego człowieka, który w ramach armii Andersa, będąc Andersiakiem z krwi i kości, również walczył, bił się o wolną Polskę na frontach Europy Zachodniej, Europy Południowej. I głęboka satysfakcja obecnie dla nas wszystkich, również dla mojego nieco młodszego pokolenia Polaków, które już dorastało w wolnej Polsce po 89 roku, że możemy taką osobę w sposób szczególny uszanować, uhonorować, że możemy jej wreszcie podziękować za to, czego dokonała w swoim pięknym, wspaniałym życiu i co najważniejsze, życzyć jeszcze wielu, wielu wspaniałych, zdrowych lat życia tutaj w Polsce. I co ważne, co pokazuje także naszą polską duszę, pomimo tylu lat bycia na emigracji, jednak to serce jest przy Polsce, panie ministrze. Tak, serce pana Józefa Kowalczyka zawsze było przy Polsce, biło rytm Mazurka Dąbrowskiego. To już w pierwszych rozmowach, bo miałem okazję rozmawiać z nim przez telefon, bardzo podkreślał, że się zawsze czuł Polakiem, że to, że życie go zmusiło do tego, żeby szczególnie w okresie już po rozwiązaniu armii Andersa, po zakończeniu jej funkcjonowania, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, później do Australii, ale zawsze się czuł Polakiem. Zawsze serce jego biło w Polsce w rytm polskiej melodii, w rytm bycia wspaniałym Polakiem i dał temu wielokrotnie wyraz. A teraz w tym takim wymiarze bardzo osobistym, personalnym, dał wyraz przybywając do Polski, aby już ten okres nieco bardziej dojrzały spełnić i dopełnić w Polsce, w Rzeczpospolitej, w naszym pięknym kraju. Jutro także telewizja Trwam będzie obecna, uczestniczyć będzie w tej uroczystości, a zatem także naszym widzom będziemy chcieli przekazać chociażby to, co najważniejsze, co dziać się będzie jutro w Limanowej. Panie ministrze, bardzo gorąco dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za dzisiejsze spotkanie, oczywiście także za wspólne spotkanie z rodziną Radia Maryja w Operze na Zamku podczas koncertu w wykonaniu Zespołu Wojska Polskiego. Bardzo dziękuję, ojcze, za dzisiejszą rozmowę, ale też dziękuję za nasze wspólne, niedzielne, wspaniałe spotkanie rodziny Radia Maryja, telewizji Trwam w pięknym polskim Szczecinie na Pomorzu Zachodnim. Bardzo się cieszę, że wszyscy jako wspólnota, jako rodzina Radia Maryja mogliśmy się spotkać i wysłuchać wspaniałego koncertu zespołu reprezentacyjnego Wojska Polskiego. To wyjątkowo i ważne, że w
stulecie niepodległości odczuwamy jako Polacy poczucie wspólnoty, naszej narodowej wspólnoty i możemy cieszyć się z państwa polskiego, z naszej wolności. Dziękuję całemu środowisku, całej wspólnocie Radia Maryja, Telewizji Trwam za ten wspaniały koncert na Pomorzu Zachodnim, za ten wspaniały koncert w Szczecinie. Bóg zapłaci. Dziękujemy panie ministrze i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Bóg zapłaci. Drodzy Państwo, w aktualnościach dnia rozmawialiśmy z panem ministrem Krzysztofem Kozłowskim, wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana redaktora Piotra Szubarczyka, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Witam i bardzo serdecznie pana pozdrawiam. Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże szanowni słuchacze. Panie redaktorze, dzisiaj szczególny dzień. Mija 72. rocznica egzekucji Inki i Zagończyka. No tak, a za 6 dni będzie 90. rocznica urodzin Inki. Pamiętajmy także o tym. Zaczynam od tego, ponieważ boję się, że potem zapomnę, ojcze. Rok 1928, ona się w tym właśnie roku urodziła, był pamiętny i wspominany przez wiele lat, bo to była 10. rocznica odzyskania niepodległości. My teraz mamy 100. rocznicę, aż trudno uwierzyć, że tyle już lat minęło. Na to dziesięciolecie niepodległości, jak Polska długa i szeroka, sadzono dęby wolności. Także w moim mieście, w Starogardzie, taki dąb na rynku miejskim zasadzono i pielęgnowano. W niektórych miastach, tam gdzie były szkoły, gdzie były dzieci, zamiast dębów sadzono lipy, no bo to wiadomo, drzewo Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego. I potem był rok 1939, pierwsza rzecz, jaką Niemcy zrobili w okupowanej Polsce, to zdumiewające. Najpierw niszczyli wszystkie krzyże przydrożne, kapliczki, Boże Męki, jak się mówi na Kaszubach, a jednocześnie niszczyli wszystkie te pamiątkowe dęby wolności. Rozumieli, jakie to ma znaczenie moralne, duchowe dla Polaków i uważali, że od tego trzeba zacząć okupację. Ale przejdźmy do naszej Inki. Ze wzruszeniem obserwujemy działania specjalnego zespołu, teraz już nie zespołu, bo to już jest właściwie pion osobny Instytutu Pamięci Narodowej pod kierownictwem pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka, wiceprezesa IPN, odnajdującego i identyfikującego z wielkim powodzeniem liczne szczątki doczesne bohaterów nierównej walki powojennej o niepodległy byt państwa polskiego. Wśród tych postaci są już prawdziwe legendy polskiej historii XX wieku. Pan major Hieronim Dekutowski-Zapora, pan porucznik Stanisław Kasznica-Maszkowski z Narodowych Sił Zbrojnych, pan major Zygmunt Szędzielarz-Łupaszko. Czekamy z wielką nadzieją na odnalezienie i zidentyfikowanie pana generała Augusta Emila Fildorfanila, pana pułkownika Łukasza Cieplińskiego. Dzień jego śmierci jest przecież dniem świętem państwowym poświęconym żołnierzom wyklętym. I oto we wrześniu 14 roku na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku Krzysztof Szwagrzyk odnalazł doczesne szczątki Danuty Siedzikównej Inki i Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. Mój Boże, mówi się dzisiaj podporucznik Danuta Siedzikówna Inka z woli pana prezydenta Rzeczypospolitej, to awans pośmiertny, ale ja myślę, że do końca świata Inka pozostanie zwykłym szeregowcem Wojska Polskiego, zwykłą sanitariuszką. Jej wina polegała na tym, że pozostała wierna przysiędze Armii Krajowej,
którą złożyła już w 15 roku życia i służyła w 5. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej już po tak zwanym wyzwoleniu Polski przez Armię Czerwoną. Niektórzy do dzisiaj tak mówią, a przecież było to tylko zajmowanie tak zwanej strefy operacyjnej sowieckiej. To było rankiem 72 lata temu. To była środa, 28 sierpnia 1946 roku. Danuta Siedzikówna-Inka umierała w specjalnym pawilonie śmierci dobudowanym do poniemieckiego więzienia. Umierała z ręki funkcjonariusza UB, ponieważ pluton egzekucyjny, sami żołnierze KBW, a więc mocno indoktrynowani, taka formacja zaufana komunistów, uczestnicząca w wielu operacjach przeciwko żołnierzom wyklętym, kiedy zobaczyli Danutę, kiedy zobaczyli szczupłą dziewczynkę lat 17, nie potrafili do niej wystrzelić, oddali strzały w bok. Nawet w tych ludziach na co dzień urabianych na modłę sowiecką obudziło się sumienie. Szczęśliwie dożyli do naszych czasów świadkowie tej strasznej egzekucji. Żyli długo, tak jakby czekali na okazję, by wreszcie opowiedzieć o tym wszystkim. Więc spowiednik więźniów i zastępca dyrektora więzienia. Po wielu latach, mimo że nie mieli ze sobą żadnych kontaktów, zgodnie potwierdzili przed pracownikami IPN-u heroiczną postawę Danusi w godzinie śmierci. Przed strzałami plutonu egzekucyjnego krzyknęła głośno razem z zagończykiem, widocznie umówili się wcześniej, niech żyje Polska. Po nieudanej egzekucji Inka podniosła się, bo osunęła się pod wrażeniem i krzyknęła raz jeszcze, niech żyje major Łupaszko. Z akt sprawy wiadomo, że Inka odmówiła podpisania prośby o łaskę do tak zwanego prezydenta, czyli sowieckiego namiestnika na Polskę, Bolesława Bieruta. Na dokumencie podpisanym i pisanym w pierwszej osobie jest tylko obrońca z urzędu. On się podpisał. To dlatego w pożegnalnym grypsie Inka napisała: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Ja to tak rozumiem, szanowni słuchacze. Myślę, że to jest właściwa interpretacja. Ale być może, kiedy pisała o tym zachować się jak trzeba, myślała także o pewnej sytuacji wcześniejszej. Miłomłyn, niedaleko Ostródy. Piękne, cudowne miejsce. Leśniczówka i spokojna praca kancelistki, którą załatwił jej ojciec chrzestny, pracownik dyrekcji olsztyńskiej Lasów Państwowych. Ale oto Inka spotyka w Olsztynie chłopców z oddziału, którzy mówią: Inka, zrobisz jak zechcesz. Pójdziesz z nami i możesz też zostać w Miłomłynie, ale pamiętaj, że my nie mamy sanitariuszki, a każdego dnia możemy być ranni. I to spotkanie ze Zdzisławem Badochą Żelaznym, który nie przeżyje Inki, który będzie najpierw cierpiał na jej rękach, na rękach sanitariuszki, a potem będzie umierał od ubeckiej kuli. I to zadecydowało. Inka porzuca ten spokojny azyl i idzie do oddziału. Kiedy myślę o tym, co się potem musiało rozgrywać w jej sercu, to przypomina mi się także pewien zapis z pamiętnika babci Heleny. Helena Tymińska, babcia Inki. To do niej był adresowany ten gryps. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. No niestety ten gryps nigdy do babci nie dotarł, ponieważ panie Mikołajewskie, które ten gryps otrzymały i zapamiętały to ostatnie zdanie, wkrótce zostały też uwięzione w więzieniu w Gdańsku. A babcia, jak się okazuje dzisiaj z tego pamiętnika, do końca życia była przekonana, że Danusia została powieszona przez komunistów i to było dodatkowe jej cierpienie. Ale teraz już wiemy prawie wszystko o Ince. Kiedy o niej mówię, szanowni słuchacze, często mówię cud. Często mówię cud nad Inką. Niektórzy się uśmiechają. Ale to naprawdę jest zespół cudów. Niezwykłych okoliczności. No, trudno mi uwierzyć w to, żeby takie niezwykłe okoliczności nawarstwiały się zupełnie przypadkiem, bez woli opatrzności.
A więc ten ksiądz Marian Prusak, już 90-letni, schorowany, przedtem umierający w szpitalu, który na nasz widok, na widok pracowników IPN-u mówi: wiedziałem, że przyjedziecie, wiedziałem, że mam jeszcze coś do zrobienia. Albo ten zastępca naczelnika więzienia. Przecież ci ludzie z IPN-em nie chcą nigdy rozmawiać. Oni wzajemnie tam się pilnują, żeby nikt, za przeproszeniem, pary z gęby nie puścił. A on przyjechał do nas na rozmowę i opowiedział nam dokładnie, jak się odbyła egzekucja. Byłem niedawno na cmentarzu garnizonowym, gdzie Inka jest pochowana. Teraz to już nie jest symboliczny, ale prawdziwy grób. Jeszcze raz popatrzyłem dokładnie na to miejsce, bo czasami wydaje mi się, że mogę się pomylić, ale się nie mylę. W roku 2003 arcybiskup metropolita gdański stał na chodniku cmentarnym 20 kroków od symbolicznych jeszcze wówczas grobów Inki i Zagończyka i modlił się w intencji żołnierzy wyklętych, modlił się w intencji Inki i Zagończyka, modlił się w intencji odnalezienia doczesnych szczątków tych bohaterów. Potem była salwa, marynarze przyjechali, kompania honorowa. A ksiądz arcybiskup stał dokładnie w tym miejscu, gdzie potem Inka została odnaleziona, 80 centymetrów nad głowami Inki i Zagończyka. No czy to można mówić, szanowni słuchacze, o przypadku? Pamiętam Wiesię, siostrę Inki, do której zdążyłem pojechać. Zdążyłem przeprowadzić z nią wielogodzinną rozmowę. I pamiętam nasze ostatnie spotkanie. Panie Piotrze, mogę już umierać. Nie wiedziałem, co to znaczy. Ona, biedna, miała nowotwór, cierpiała bardzo i wkrótce rzeczywiście odeszła. No i ten pamiętnik babci, o którym nikt nie słyszał, pan Tymiński, syn Heleny, babci Inki, stary już człowiek, też ponad 90-letni dzisiaj, nagle sobie przypomniał, że gdzieś na dnie szuflady, w tamtym biurku są jakieś zapiski. Czy to nie cud? Albo odnalezienie w Turcji doczesnych szczątków pradziadka Inki. Niby przypadkowa historia. Krótko mówiąc, ojcze Piotrze, szanowni słuchacze, jestem głęboko przekonany, że Inka jest darem opatrzności dla nas. Dla was, dla mnie, dla naszej młodzieży, dla naszych dzieci. A te słowa z grypsu więziennego, powiedzcie, że zachowałam się jak trzeba, niosą w sobie wielką moc, bo my wszyscy pragniemy zachować się jak trzeba. Tylko nie zawsze nam to wychodzi. I wtedy idziemy się pomodlić, wtedy idziemy się wyspowiadać. Ale jest w nas to wielkie pragnienie, bo jest pragnienie w każdym człowieku, jest takie dążenie do doskonałości, do świętości, do zachowania się jak trzeba w każdych okolicznościach. Dlatego jestem przekonany, że ta skromna sanitariuszka, szeregowiec Wojska Polskiego, odegra jeszcze w naszej duchowej historii Polaków, wielką rolę. I dzisiaj pomódlmy się w intencji wiecznego spokoju Inki, innych żołnierzy wyklętych. Pomódlmy się może po cichutku w intencji tego przyszłego procesu beatyfikacyjnego. Bóg zapłać za wysłuchanie. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Swoją refleksją w aktualnościach dnia w 72. rocznicę egzekucji Inki i Zagończyka dzielił się pan redaktor Piotr Szubarczyk, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Kończymy audycję aktualności dnia. Było to powtórzenie wczorajszych aktualności dnia. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara, zdejmij naszych nasz tam dara. Powstańcie z mocy, Bóg nas wzywa. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość.
Drodzy widzowie telewizji Trwam, słuchacze Radia Maryja, kochana rodzino Radia Maryja, serdecznie zapraszamy wszystkich na nasze doroczne dziękczynienie w rodzinie. Już 1 września, w pierwszą sobotę miesiąca, spotykamy się w Toruniu, w dawnym porcie drzewnym przy ulicy Droga Starotoruńska 1. O godzinie 11 w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II sprawowana będzie Eucharystia. Przy świętej przewodniczyć będzie ksiądz biskup Wiesław Śmigiel, ordynariusz diecezji toruńskiej. Po mszy świętej w amfiteatrze, na scenie, nad wodą koncerty. Dla Państwa wystąpią m.in. Kaszubska Orkiestra Dęta z Jastarni, Danuta Mizgalska, Andrzej Kubacki, Damian Cholecki, śpiewająca rodzina Kaczmarków. Staniemy się także poprzez wspólny śpiew współuczestnikami patriotycznego spektaklu Zakazane Piosenki. Natomiast o godzinie 19.30 odbędzie się koncert galowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca imienia Stanisława Hadyny Śląsk. Naszemu spotkaniu towarzyszyć będzie także modlitwa koronka ku czci Bożego Miłosierdzia, procesja różańcowa oraz apel jasnogórski. Tegoroczne dziękczynienie w rodzinie odbywa się pod honorowym patronatem księdza biskupa Wiesława Śmigla, naszego biskupa ordynariusza oraz prezydenta miasta Torunia pana Michała Zaleskiego. Wszyscy uczestnicy naszego spotkania, od najmłodszych do najstarszych, znajdą coś dla siebie. Przygotowaliśmy bogatą i zdrową ofertę kulinarną. Na ekologicznych stoiskach będzie można zaopatrzyć się w żywność, owoce, przetwory, soki, nabiał, pieczywo i zioła. Zapraszamy także do naszej kawiarni, restauracji oraz księgarni. Na wszystkich najmłodszych będzie czekał sportowy plac zabaw przygotowany przez Centralny Ośrodek Sportu oraz miasteczko strażackie, w którym Państwowa Straż Pożarna przygotowuje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych bardzo wiele atrakcji i ścieżek edukacyjnych w temacie bezpieczeństwa. Także swoje miasteczko przygotuje Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Już od godziny 13 w miasteczku Zdrowia rozpoczną się bezpłatne konsultacje medyczne ze specjalistami z zakresu onkologii, mamografia i cytologia, chorób serca i cukrzycy. Uwaga, mieszkańcy Torunia! Specjalnie oznakowane bezpłatne autobusy będą kursowały z centrum Torunia do portu drzewnego oraz z powrotem. Szczegółowy rozkład został zamieszczony na naszym portalu www.radiomaryja.pl oraz na stronie Urzędu Miasta Torunia. Kochani, spotkajmy się. Pierwszy dzień miesiąca września, Toruń. 10. Dziękczynienie w rodzinie.